Z Ewangelii według świętego Jana. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. To zdanie, które jak w soczewce zbiera całą naukę Jezusa Chrystusa, to zdanie, które zbiera jak w jeden punkt całe światło Ewangelii, wypowiedziane zostało w środku nocy do Nikodema, człowieka, który sprowokował Jezusa do tych przepięknych słów. I pierwsza lekcja, najbardziej podstawowa, najprostsza, wynikająca z tych kilku wyrazów, z tego zdania, które znajduje się w centrum chrześcijaństwa, ta pierwsza lekcja brzmi następująca. Bóg zaczął swoje dzieło z jednego, jedynego powodu. Z miłości. U źródeł wszystkiego, co uczynił Bóg dla człowieka, u źródeł każdego faktu historii, u źródeł każdego wydarzenia na świecie, u źródeł samego świata jest miłość. Jednym słowem, jeżeli chcemy naśladować Boga, to wszystko, co robimy, mamy robić z miłości. A może nawet więcej. Nie wolno nam robić nic, co nie wynika z miłości. Bóg tak ukochał świat, że dał swojego Syna. Syna jednorodzonego. Tylko tyle i aż tyle. Z miłości powstało światło i ciemność. Ziemia, oceany, zwierzęta, lądowe i morskie. Człowiek, historia. Wszystko to powstało z miłości. Ostatnim i największym darem miłości był jednorodzony Syn. Jego życie, śmierć i przywrócenie Go do życia, zmartwychwstanie. Dary miłości. I jeżeli ktoś jest tak ślepy, że nie widzi w tym wszystkim miłości, że nie zauważa, iż nawet cierpienie Bóg daje nam dlatego, że chce nas nauczyć kochania, to niech czyta to zdanie jeszcze 1000 razy, codziennie, rano, w południe i wieczorem. Niech je sobie przypomina jako pierwszą myśl dnia i niech z tą myślą zasypia. Bóg tak umiłował świat, że postanowił cierpieć mękę swojego Syna, ażeby tę miłość nam ostatecznie udowodnić. Małe zdanie, w którym zawarła się cała teologia, a może lepiej małe zdanie, w którym zawarła się cała prawda o Bogu i o nas samych. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejsze spotkanie i najserdeczniej zapraszam na jutro.